Proszę Państwa, można by powiedzieć, że jesteśmy u progu czwartej fali, ale właściwie to już jest nieaktualne. Chyba jesteśmy już wokół cyklonu, a może nawet jesteśmy w cyklonie. No, dzisiaj podano, że jest 18 tysięcy zachorowań, ponieważ ten przyrost z tygodnia na tydzień jest ponad 50%, no to wygląda na to, że za tydzień będzie 30 tysięcy. Wirus przenosi się łatwo, nawet bardzo łatwo, no bo to jest chyba ten wariant Delta. Oczywiście no nie wszystkich chorych testujemy pod kątem wariantu, oni są tylko testowani w ogóle, czy jest koronawirus. Wygląda na to, że przenosi się bardzo łatwo, wnika przez drogi oddechowe, a więc na początku to jest często katar, to jest ból zatok, to są objawy grypowe, bóle mięśni. Czasami nie ma gorączki, a jeżeli jest gorączka, no to pacjent szybciej się zgłasza. Osoby zaszczepione na pewno albo nie chorują, albo chorują dużo lżej, ten przebieg jest łagodny. To jest tak, że szczepienie stymuluje nam odporność, ogólnie rzecz biorąc, ale reakcja na to jest zupełnie indywidualna. U części osób będzie to odporność komórkowa bardziej wystymulowana, u innych to będą te przeciwciała, prawda, wysoki poziom krąży we krwi, ale my przeciwciał mamy co najmniej 5 klas, proszę Państwa, a badamy we krwi no dwie albo jedną. Najczęściej dwie, no jedna to jest ta odporność, druga to jest to ostre zakażenie, ale przeciwciała są też na przykład na błonach śluzowych. Dajmy na to, że ktoś wytworzy wysoki poziom tych przeciwciał, no to on w ogóle nie zachoruje. Już ten wirus odbije mu się od tej błony śluzowej. Ale część osób słabo wytworzy przeciwciała, natomiast ma świetną odporność komórkową. Wirus wniknie, oczywiście, może nawet przejściowo da jakieś objawy, ale za chwilę odporność komórkowa go zniszczy i jesteśmy zdrowi. No obserwujemy to wszystko, patrzymy na te szczepienia. Troszkę nam tutaj te ostatnie afery z fałszywymi szczepieniami, z fałszywymi certyfikatami troszkę nam zamąciły obraz. Ten wirus COVID-19 no jest takim wirusem sezonowym. No w lecie widać było, że właściwie gdzieś tam pojedyncze zachorowania, gdzieś on zniknął. Tak jak grypa, to chyba wygląda tak jak grypa, że są te dwa piki na jesieni, na wiosnę. I w tej chwili mamy bardzo dużo tych zachorowań, nawet troszeczkę chyba więcej niż w ubiegłym roku o tej samej porze. Sytuacja w szpitalach jest mimo wszystko trochę lepsza, ponieważ rok temu tych szpitali tymczasowych było dużo więcej, te wszystkie intensywne terapie były zablokowane, to wszystko się już zatkało. Także wydaje się, że tych zachorowań jest chyba porównywalna ilość, natomiast no mimo wszystko szpitale troszeczkę mają więcej oddechu. Chociaż w tej chwili no i w naszym szpitalu to obserwujemy, że są chorzy zakażeni, jest stworzona taka czerwona strefa, taki pododdział covidowy i tych chorych się leczy, no, ponieważ to są chorzy też z chorobami współistniejącymi. W tej chwili no, każdy oddział musi mieć wydzieloną przynajmniej taką salę, izolatkę czy jakiś fragment oddziału, no bo trzeba chorych covidowych operować, trzeba chorych covidowych leczyć na serce, covidowych chorych trzeba monitorować. No nie wszystkie te choroby covidowe na szczęście kończą się na respiratorze, ale jeśli tak, no to też mamy izolatkę, mamy respiratory. No.